Gdzie szukać pomysłu na biznes? Jaką formę opodatkowania wybrać? Na co uważać? A co wykorzystać? O tym porozmawiam z moimi gościniami. Gabrielą Kaweczyńską, twórczynią marki Hagi. Witam cię bardzo serdecznie. Izabelą Mielańczuk, właścicielką biura rachunkowego. Witam cię. No to dziewczyny, gdzie szukać tego pomysłu na biznes? Bo wiem, że wielu marzy, ale nie za bardzo wie gdzie. Niektórym się wydaje, że trzeba mieć jakąś pasję, jakieś hobby. Tymczasem może właśnie trzeba się rozejrzeć na rynku i zobaczyć, czego brakuje. Gabi. Uważam zdecydowanie, że warto jednak rozglądać się wokół nas, patrzeć na trendy, które aktualnie panują albo przychodzą do nas z zagranicy. Widzę, że pasja to jest bardzo ważne ziarenko, które potrzebne jest do stworzenia biznesu i które właśnie w kryzysowych sytuacjach pomaga nam gdzieś pójść do przodu. Natomiast nie z samej pasji biznesu nie stworzymy niestety i nasza firma też jest tego przykładem. Widzę, że ogromną potrzebą jest też patrzenie, czy nasz biznes niesie jakąś wartość. Czy to, co chcemy stworzyć, czy biznes, który chcemy rozkręcać, ma być tylko i wyłącznie czymś, co nam się wydaje, że jest potrzebne, czy jednak zaspokoić na przykład jakąś potrzebę rynkową. Albo rozwiązać problem. Dokładnie. Iza, a w twoim przypadku? W moim przypadku, oczywiście, w moim przypadku wyglądało to tak, że zaczęłam od siebie, ponieważ zawsze wiedziałam, że chcę być księgową. Dla mnie było oczywiste. Wcześniej też wiele lat pracowałam w korporacji. Była to zupełnie też inna branża i był to handel. Natomiast połączenie tych dwóch doświadczeń postawiło mnie przed taką decyzją, że zakładam biuro rachunkowe i to była na pewno najlepsza decyzja. Oczywiście jeszcze na tym zaważyło rozeznanie rynkowe i analiza potrzeb. Ja wiedziałam, z jakim produktem chcę wejść na swoim lokalnym terenie. No dobrze, no to jeżeli już mamy pomysł, no to teraz trzeba się do tego jakoś zabrać. Wiem dzięki swoim doświadczeniom i wsparciu innych, głównie kobiet, że boimy się trochę i tej wiedzy podatkowej, i tego, ile to będzie kosztowało, a że ta księgowość to na pewno taka droga. Jaką formę opodatkowania wybrać, żeby rzeczywiście na początku zmniejszyć ryzyko? Gabi, jaką ty wybrałaś? U nas sytuacja była dosyć skomplikowana. Nie jesteśmy przykładem biznesu, który powstał w najprostszy sposób, bowiem my przenieśliśmy z działalności gospodarczej, którą mieliśmy wcześniej, zorganizowaną część przedsiębiorstwa aportem do spółki. I jest to, pewnie Iza przyznasz, trochę trudniejsza ścieżka. Tak, do spółki ZOO. Bo wymaga po pierwsze wyceny całego aportu, jest to bardzo szczegółowy raport, umowy też tego aportu, gdzie tutaj potrzebne są i notarialne zgody, więc nasza ścieżka była trochę skomplikowana, długotrwała, kosztowna, ale się udało, dlatego że zależało nam, żeby to, co stworzyliśmy w ramach działalności gospodarczej, właśnie przenieść do spółki w takiej całości. No i to się udało. Ale rozumiem, że najpierw była ta działalność gospodarcza. Jednoosobowa działalność gospodarcza, więc, tak. No, są mity na rynku nadal. Wiem z zeszłego tygodnia nawet, że Boże, to trwa i trwa. Czy rzeczywiście założenie działalności gospodarczej tyle trwa, co, nie wiem, 15 lat temu? Absolutnie. Założenie działalności gospodarczej jednoosobowej, takiej najprostszej, trwa maksymalnie 15 minut. Jeśli znamy pomysł, jeśli znamy już formę opodatkowania, jeśli znamy klasyfikację działalności, czyli branżę, w której będziemy się posługiwać, założenie to jest formalność, którą każdy z nas może dokonać. Możemy to zrobić online? Możemy zrobić to online. W tym momencie wiele banków oferuje taką możliwość. Możemy zrobić przez CIDG. I proszę mi wierzyć, nie ma się tutaj czego obawiać, ponieważ w każdej chwili możemy dokonać też aktualizacji. Dodatkowo mamy specjalistów, którzy mogą nas w tym wesprzeć. I tutaj zachęcam wszystkich właśnie do tego, aby się nie bali i obalamy te mity. Forma opodatkowania. No na początku też boimy się składek, podatków, tego całego właśnie ZUS-u, który teraz liczony jest od dochodu, dobrze mówię, bo tutaj mamy ekspertkę. Wiemy, że można się rozliczać liniowo, można też skorzystać z tak zwanego ryczałtu. Jaka jest różnica? Dokładnie. Dla osób, które zaczynają, mają początki w biznesie,
po zapoznaniu się z nimi, po przeanalizowaniu ich potrzeb i co będą też oferować na rynku, zazwyczaj proponujemy zasady ogólne, bądź podatek liniowy, ewentualnie ryczałt. To są takie trzy główne filary. No i na czym one polegają? Może zacznijmy od zasad ogólnych i podatku liniowego. Tutaj mamy przychody, które pomniejszamy o nasze koszty niezbędne do czyli prowadzenia. Przychody to wszystko, co zarobisz. Tak, zarobisz, ale nie to, co ci zostaje w portfelu. Niestety. Dokładnie. Niestety, później tak. Odejmujemy, pomniejszamy o koszty i to, co nam zostaje, to jest dochód. I właśnie ten dochód jest podstawą do wyznaczenia podatku i do wyliczenia składki zdrowotnej. Ponieważ na progresie troszeczkę inaczej wygląda skala podatku, ponieważ mamy 120 tysięcy dochodu i 12% podatku. Po przekroczeniu dochody 120 tysięcy mamy już podatek 32%. No ja tak bym powiedziała ze swojego doświadczenia, polecałabym jednak podatek liniowy, bo liniowy, to jest proste. Tak. Podatek liniowy, czyli zawsze płacisz tyle samo liniowo. Liniowo. Jest to 19%. Tak, zdecydowanie mniej. Albo ryczałt w zależności od działalności, bo można wtedy płacić na przykład jak się wydaje e-booki. Teraz wiele osób myśli o tego typu działalności. Nie wiem, mają konta na Instagramie, mają jakąś grupę, mogą już na tym zarabiać, no to jako wydawca, uwaga, to jest chyba 3% tylko, jeżeli chodzi o ryczałt podatkowy, więc to jest naprawdę niedużo. No ale 3% mało. Mamy w przypadku handlu, więc no. Taka stawka podatku jest rewelacyjna. Gabi, jeżeli chodzi o spółkę z o.o., jakie korzyści? To znaczy, ja może jeszcze słówko odnośnie tutaj podatków. Bardzo polecam przede wszystkim konsultowanie się z innymi, z osobami doświadczonymi, że to tak wydaje się przerażające i dla mnie to też było przerażające, bo gdzie ja ze swoją wiedzą na temat biznesu mam znać się też na kwestiach podatkowych. Natomiast wiedza jest naprawdę na wyciągnięcie ręki i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, bo można rozwiać wszystkie wątpliwości, które gdzieś tam nam przychodzą do głowy. Jeśli chodzi o zalety spółki, no to na pewno jest to takie bezpieczeństwo założycieli spółki, tak? Wspólników, gdzie gdzieś to ryzyko obciążenia w przypadku niepowodzenia majątku osobistego nie jest tak duże, jak w przypadku działalności gospodarczej, kiedy to no, jest bardzo ryzykowne. Niemniej jednak przy spółce obowiązuje księgowość pełna i każdy grosik musi być dosłownie zapisany, każdy wydatek jest monitorowany, także spółka na pewno, nie wiem Iza, czy potwierdzisz, niesie ze sobą dużo i korzyści, ale też trudności. Tak, oczywiście. Poza tym założenie samej spółki wymaga już wpisu do KRS-u. Mhm. Na dzień dobry, tutaj podkreślmy, że są to też dodatkowe zobowiązania, dodatkowe obciążenia. I księgowość jest droższa. Droższa tak. Jest księgowość. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych jej założenie nas nie kosztuje nic. Sukces i porażka. Ja mawiam, że to tylko chwila. I to, co jest najistotniejsze, to, co zrobimy po. Kryzysy. Niektórzy myślą, Boże, zróbmy wszystko, żeby ich uniknąć. Czy da się ich uniknąć, prowadząc własne firmy? Absolutnie nie. Ja uważam, że kryzys wpisany jest w drogę do sukcesu. Nie wyobrażam sobie, żeby wszystko szło nam po jednej linii. Każdy chce osiągać sukces. Natomiast nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że kryzys wpisany jest w drodze do sukcesu. Ważne jest, żeby wyciągać wnioski i nie popełniać tych samych błędów. To chyba najtrudniejsze. Tak, natomiast sukces dla mnie osobiście jest to też takie pojęcie, które nie ma nazwy i nie ma określonych wartości, ponieważ dla jednej osoby sukcesem będzie przebiec maraton, dla innej sukcesem jest życie rodzinne, a dla przedsiębiorcy czym jest sukces? U mnie wyglądało to tak, że postawiłam sobie pewien cel i go pomału, małymi krokami realizuję. No właśnie, małymi krokami. Gabi, ty działasz w branży. Można by powiedzieć, tak jak mówią w biznesie, że to jest Red Ocean. Czyli tam mamy dużo rekinów, to jest branża kosmetyczna, konkurencja duża. Dlaczego o tym mówię? Bo często jest tak, że mylimy pojęcie innowacyjności z czymś, co musi być tylko i wyłącznie nowe,
a nie patrzymy na to, że innowacyjne to może być podane w inny sposób, opakowane w inny sposób, że skład może po prostu być innowacyjny. Jak to było w Twoim przypadku, żeby jednak rzucić się na tę branżę kosmetyczną, bo może coś słucha nas, kto myśli sobie, Boże, tyle tych firm jest, może już nie ma miejsca na moją. Zawsze się znajdzie miejsce, dlatego że rynek jest bardzo szeroki i mimo tego, że 10 lat temu, kiedy tworzyłyśmy naszą markę, taka moja mentorka, Beata Orłowska w ramach sieci przedsiębiorczych kobiet powiedziała, że w życiu by nie zainwestowała w firmę kosmetyczną, bo jest ich tak dużo teraz na rynku, że to jest słabnąca branża. No a ja wtedy z biznesplanem, z właśnie moją siostrą, z którą prowadzimy wspólnie biznes, siedziałyśmy na warsztatach i mówimy, co my robimy. Skrzydła się nie opadły, że tak powiem. Nie, trochę się przeraziłyśmy, ale u nas było tak, że stwierdziłyśmy, wiemy, że to jest dobre, chcemy to dobro nieść dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I miałyśmy zerową wiedzę biznesową, absolutnie, bo jesteśmy obie po zupełnie innych studiach. Ja jestem badaczką rynku, ona jest teatrologiem, także gdzieś branża kreatywna się ożeniła z tymi moimi badaniami. Natomiast żadnej szkoły biznesowej nie miałyśmy ze sobą. Na początku prowadziła nas intuicja. Do pewnego momentu było to wystarczające. Czasami nieracjonalne. Jaki był pierwszy produkt? Pierwsze produkty to były mydła zimnotłoczone, z olejów zimnotłoczonych, takie robione tradycyjnymi metodami. I nasz biznes tak sobie raczkował, aż do momentu, kiedy któregoś dnia odebrałyśmy telefon od największej sieci drogerii w Polsce z propozycją, żebyśmy wstawiły tam swoje kosmetyki. No i to był ten moment dla nas najbardziej przełomowy, bo wtedy trzeba było absolutnie maksymalnie przeskalować biznes z naszego ręcznej roboty na półautomatykę albo automaty, przynajmniej w części. To było ogromne wyzwanie też dla całej firmy. Wszyscy po prostu po nocach produkowaliśmy te kosmetyki, bo te wolumeny wtedy to dla nas było w ogóle szaleństwo. Znaleźć się na półce w Rossmanie dla małej firmy spod Warszawy. Było tak ogromne zaangażowanie i właśnie ta pasja wtedy zaprocentowała, że cały zespół ją czuł, cały zespół czuł, że robimy coś niezwykłego i mimo zmęczenia działaliśmy dalej. No a teraz właśnie już od wielu lat gdzieś tam ta sieć dystrybucji naszych kosmetyków się powiększa i czekamy na ten moment z siostrą, kiedy będziemy mogły w naszym butiku na Manhattanie wypić drinka. No właśnie, chciałam właśnie powiedzieć, czy to będą Stany, czy tam właśnie, tam wasze marzenia, czy też wizje was prowadzą? Dawno temu właśnie tak sobie powiedziałyśmy, że to nasze marzenie to jest popijać Cosmopolitana, Virgin oczywiście, na Manhattanie, otwierając nasz butik, nasz sklep. I być może dla niektórych wydaje się to takie marzenie odległe, niemożliwe do spełnienia, ale widzę, że krok po kroku to się dzieje. Od 5 lat nasze obroty rok do roku wzrastają o 50% i utrzymujemy to, co jest dosyć dużo jak na firmę kosmetyczną. Wystarczy gdzieś, mówią Amerykanie, zawsze mieć wielkie marzenia, wielką wizję i to powoli, tak jak mówiła Iza, jak rozpoczynała swoją działalność, realizować. Ale wróćmy jeszcze do tych samych początków, no bo dziś mówimy do tych, którzy myślą o założeniu biznesu albo może już mają swój biznes i nie wiedzą, jak go rozwijać. Te wybory, których musimy dokonać na początku, no właśnie, sieć dystrybucji, czyli jak sprzedawać te pierwsze mydła. Tak, tak, ale myślę, że to jest jak pozyskiwać klientów. To jest krok, który powinniśmy wykonać jeszcze na bardzo, bardzo dużym początku, to znaczy właśnie zrobić to badanie rynku. Co my chcemy zaproponować, gdzie chcemy dotrzeć, jaka jest nasza konkurencja, jakie są ryzyka, jakie są możliwości, co będzie naszą unikalną wartością, bo powielanie tego, co już jest na rynku, nie do końca chyba ma w tym momencie sens. Plus, czy dodatkowo chcemy nieść ze sobą jakąś wartość, do czego bardzo zachęcam, żeby ten biznes dawał nam też taką radość wewnętrzną, no nie tak, tylko pieniądze. Misyjność. Gdzie szukałaś pierwszych klientów? W jaki sposób? Bo każda branża się oczywiście różni. Można wybrać sprzedaż online, można wybrać sprzedaż bezpośrednią. Myślę, że twój biznes też wiąże się z jakimś networkiem, czyli no gdzieś zdobywaniem kontaktów, to się mówi teraz o leadach, tak? Zdobywaniem leadów, a następnie monetyzacją tych kontaktów. Biuro rachunkowe rządzą się swoimi prawami. Tutaj przeważnie klienci przychodzą do nas z polecenia. Mhm.
I to jest dla mnie, jako dla właścicielki biura rachunkowego, największa wartość. Cieszy mnie serce, kiedy przychodzi kolejny klient właśnie z polecenia. Znaczy to, że inni są zadowoleni. Ale od czegoś musiałaś zacząć, no bo ktoś musiał być pierwszy, żeby zacząć polecać dalej. Powiem tak, pierwszych klientów już miałam studiując. I ci klienci po prostu, jak otworzyłam biuro, weszli ze mną. Więc mogłam, nie mogę można lepiej. Dokładnie. Natomiast później też biura działają lokalnie, więc po prostu wszelkiego rodzaju ogłoszenia, internet. I tak to się zaczęło. Później weszłam w sieci. To też pozwoliło mi na zdobycie kolejnych kwalifikacji i zdobycie kolejnych klientów. A jakie według Was są korzyści z prowadzenia własnych firm? Takie, które odczuwacie rzeczywiście wewnętrznie, no bo można mówić o tych, które tam w internecie buzują, ale tutaj chodzi mi o Wasze uczucie, odczucie osobiste. Iza. Dla mnie osobiście jest to niezależność finansowa. Bo wiadomo, każdy pracuje i prowadzi biznes dla pewnych korzyści finansowych. Druga sfera to jest rozwój emocjonalny. Mój biznes spowodował, że bardzo rozwinęłam się zarówno w życiu rodzinnym i właśnie w życiu zawodowym. No i cóż więcej, pasja i radość. Naprawdę w tym momencie czerpię bardzo wiele radości z tego, co robię. Kontakt z ludźmi, pomóc im właśnie, jak przychodzą tacy wystraszeni. Co mam zrobić? Chcę mieć biznes, nie potrafię, nie znam się na księgowości. Po to my jesteśmy. I to jest wspaniałe, że mogę komuś pomóc i wesprzeć go w tych początkach. Dla mnie najważniejszą kwestią w prowadzeniu własnego biznesu jest ta elastyczność. To, że bycie sobie samemu szefem sprawia, że jednego dnia mogę harować do nocy, a później na przykład dwa dni zrobić sobie wolnego i spędzić czas z dziećmi bez wyrzutów sumienia, że pracodawca na mnie krzywo spojrzy, biorąc jakiś tam urlop na dziecko. Druga rzecz jest taka, że mogę też decydować, w jaki sposób część mojego biznesu będzie na przykład wspierać innych. I tutaj dla nas bardzo ważna jest też działalność dobroczynna. Staramy się regularnie właśnie wspierać. I gdybyśmy pewnie miały tylko po etacie gdzieś w korporacji, nie miałybyśmy takiej możliwości. A dzięki temu staramy się to dobro, które jest jakąś tam esencją naszej marki, przekazywać gdzieś dalej. I to jest ogromna moc. Kolejną rzeczą to jest to, że możemy tworzyć miejsca pracy. Nasz zakład produkcyjny znajduje się 60 km od Warszawy i tam też właśnie całe grono, około 30 osób, mogliśmy im stworzyć miejsce zatrudnienia, gdzie jest to maleńka miejscowość, można powiedzieć wieś, i nie ma takich zakładów. Także jest to też ogromna radość, że nie tylko my z tego czerpiemy, ale wiele rodzin dzięki temu ma się lepiej. No i już niedługo na Manhattanie, rozumiem. Także. Oby. To jeszcze tak na koniec. Ten trudny moment. Co sobie mówicie w tych momentach, bo wiadomo, że one przychodzą, że spotykamy się ze ścianą, musimy tę ścianę przepchnąć. Co wam pomaga? Ja zawsze wracam do pytania z początku, po co tu jestem i jaki jest mój cel? Ponieważ założyłam sobie, że moja działalność gospodarcza to nie jest sprint, to jest maraton, więc małymi naprawdę krokami do niego dążę. Czyli dzielisz słonia na kawałki. Dokładnie. Ja uważam, że warto dbać jednak o to, co tam mówi nasze wnętrze, i w trudnych momentach po prostu też szukam wsparcia specjalistów. Czasami to jest kwestia taka, żeby pójść na jogę, poćwiczyć oddechem, trochę się rozluźnić. A czasami to jest kwestia, żeby umówić się na sesję z terapeutą, porozmawiać o różnych kwestiach, które są bardzo trudne, które nas przytłaczają, i spróbować wyjść na prostą. Ogromnym dla mnie wsparciem jest to, że my mamy biznes też rodzinny, w związku z czym pracuję z siostrą, z bratową. Zawsze jak jest trudno, to mogę do nich przyjść na takie wylanie łez czy też jakiegoś nerwu, ale zawsze, kiedy ten stres już się kumuluje albo ta skala problemów nas przerasta, to uważam, że skorzystanie z pomocy specjalisty jest bardzo, bardzo istotne. Też warto jeszcze tutaj jest pomyśleć o tym, aby przynależeć do różnych organizacji, ponieważ są to zamknięte kręgi działające w konkretnych branżach.
i też musimy pamiętać, że się wspieramy. Czyli więc można się nauczyć od kogoś. Tak, jest to wymiana doświadczeń, możemy liczyć na wsparcie. To jest też bardzo ważne w biznesie. Ja podpisuję się pod tym, co powiedziałyście, także czuję te korzyści z bycia na swoim, bycia sobie panią swojego czasu, ta elastyczność, ta możliwość tworzenia wartości wyższej. I myślę, że właśnie nie ma się gdzie spieszyć. Powoli, pomalutku, z ciekawością, niekoniecznie z jakąś wielką odwagą. Ta ciekawość wystarczy, a pasja pomoże nam w tych sytuacjach trudnych, żeby te ściany przesuwać. Bardzo Wam dziękuję. Moimi gościniami były Gabriela Kaweczyńska, twórczyni marki Hagi, i Izabela Mielańczuk, właścicielka biura rachunkowego. Dziękuję. Dziękujemy.